Przedsiębiorstwo filmowe Wilk, XXI wiek. Do tego kobiety golą sobie nogi, to bardzo niebezpieczne. Mężczyzna ma więź z niebiosami, dlatego na toaletach rysuje się taki trójkąt, jak męskie plecy. I mężczyzna ma kanał od góry, czyli włosy. Męskim zadaniem jest zapuścić długie włosy i tylko wtedy Słowianie się przebudzą. Jednoczysz się z kosmosem i możesz nauczać swoją żonę. Ośpitanie oznacza karmić wiedzą i ojcowskim słowem żonę oraz dzieci. Mężczyzna, mąż, mądrość, a kobieta ma kanał łączności od dołu. Ona ma spódnicę i trójkąt takiego kształtu. No i kobietom ogolono nogi i koniec. Oddzielono je od Matki Ziemi. Kobiety oddzielili od ziemi, a mężczyzn od kosmosu. I oto mamy dziś mężczyzn, sfeminizowane, rafinowane wymoczki, a kobiety męskie, średnia płeć. Największym marzeniem żmijów gorynyczów jest to, abyśmy wszyscy stanowili uśrednioną płeć. Dlatego zakazują słów mama, tata. Dlatego jest moda, by kobiety nosiły krótkie włosy i były podobne do mężczyzn. Mężczyźni znów są jak takie ofermy. Trzeba jak najwięcej zorganizować zabaw młodzieńczych. Tu zaraz coś zorganizujemy i zobaczymy, kto jest co wart. Współcześni mężczyźni stali się bardzo słabi. Jesteś godzien normalnie spłodzić dzieci, jeśli wziąłeś swoją żonę na ręce i przeniosłeś wokół rodowego siedliska. Jeśli przeniesiesz żonę te 400 metrów, to jesteś godzien płodzić dzieci. Jeśli nie przeniesiesz, to nie dotykaj, bo dziś na Ziemi nie ma już problemu z ilością ludzi. Jest natomiast problem z ich jakością. Rodzą się takie dzieci niepełnosprawne, a takich nam nie trzeba. Tyle tych dzieci, ukryte choroby. Trzeba nam takich, co się rodzą w mig, głowę trzymają. Kładą go na brzuch, a on popił mleka. Cześć mamo, cześć tato, gdzie jest drewno, idziemy rąbać. Takie mają być dzieci. A do tego mężczyźni muszą być jak dęby. Kobiety, kobiece z owłosionymi nogami. Owłosione żeńskie nogi dają dobrą więź z ziemią. Łatwo rodzą dzieci i tym podobne. Do tego odziano kobiety w nylonowe pończochy, czyli znów oddzielenie od Matki Ziemi. Epoka Wilka.